Jesteśmy w Rostock, północno-wschodnie Niemcy. Przyjechałem tutaj po Opla Vivaro wyszukanego w internecie. Jest godzina 9 rano. Opel Vivaro z 2010 roku. Wersja długa, 9-osobowa. To jest to auto, jest odpalone. Kolor żółty. Wersja długa z nadmuchami z tyłu dla pasażerów. To bardzo, bardzo ładnie zachowane. Dwulitrowy diesel. Kółka w nadmuchu. Wysłałem zdjęcia klientowi i czekam na odpowiedź. Czy się decyduje na to auto, czy nie. Ale prawdopodobnie raczej zdecyduje się, bo jest auto takie, jakie miał być. Pokażę, co tutaj w międzyczasie stoi, tylko że nie ma cen. To nie za bardzo. To będzie ciekawe, no ale... Ale i tak zaraz podejdę spytać sprzedającego. Niektóre auta to może wrócą ceny. Podobnie ciekawe jest to Suzuki Ignis. To nie jest na czterkowo na pewno. Nissan Micra w automacie. To na pewno muszę spytać. To kolega szuka auta w automacie. Wracamy przystępna. To może by się zdecydował. I przebieg musi być mały. O, to widzę, będzie drogie. Z 2014 rok. Teraz pytam. Pytam o cenę. Tak, Stubia. Diese Micra automatisch wird lieber was suchen. Jetzt ist... 5,8. Ok, und Ignis? Suzuki Ignis? Ignis kostet 3,7. 3,7, ok. Was? Achso, Kia Stick. Achso, diese Honda Jazz. Honda Jazz ist teurer. 2008 Baujahr, hatte Kilometer wenig. 4,000 kostet. Ja. Und was hast du noch automatisch betrieben, für die kleine Benziner? Mitra war Automatik, das habe ich gesehen. Also irgendwas. Automatik Opel Astra habe ich, aber alte Baujahr 2004.
Zafira automatic. Kleine. Und dieser Yaris, roter? Yaris rote. Ja, aber kostet wie viel? Ich glaube, um die 4 kostet ungefähr 2010 oder so. Ach so, teuer. Und diese Citroën C2? C2 kostet 2400 automatisch. Okay, ich warte jetzt auf Antwort, wo diese die Ware haben. Die Ware ist gut. Weißt du, wie viele Leute haben sie von einer Ja, haben wir ja gesagt. Jede Minute davon haben. Ich habe gesagt, reserviert. Polnische Leute, nur anrufen Polen. Ich habe Auto eine Stunde halb Internet. Ja, ich weiß, ich habe ihn ja gesagt. Ale ta mikra kosztuje chyba 5800 z tego co mówię. 2014 roku. Astra jest jeszcze na pewno w automacie, tak. Nobel Astra jest w automacie. Nie wiem, może tak będzie zbliżał. Karol, weź do przodu trochę podjeść tym autem, dasz radę? Nie no, Galaxy. Nie, widzisz tu? Jeszcze do przodu! Kijnij mu, żeby do przodu. No? Czekaj. No to ta jest kurwa nie podoba. Auto zostało zakupione. Auto zaraz jedzie do Polski. A ja jadę dalej w poszukiwaniach. Suzuki SX4, Kia Sportage. Takie auto mamy do znalezienia dzisiaj. Honda Jazz.